Oh yeah. Próba dźwięku, raz, dwa, trzy. Próba dźwięku, raz, dwa, trzy. Świetnie! Witajcie! Słychać mnie? Zdaje się, że tak. To super, bo muszę wam powiedzieć, że... Dzisiaj mamy kolejny vlog. Otóż dzisiaj lecę na 9. edycję pomorskich warsztatów dubbingowych w Tercja Studios. Tak to się nazywa. Będę nagrywał to, co tam będzie się działo. Wyłonili kilka osób do tego i na szczęście ja też się dostałem. W mailu prosili, żebyśmy zrobili sobie rozgrzewkę dykcyjną i żebyśmy byli 10 minut przed. Dlatego, że chcą mieć wszystko punktualnie, żebyśmy zaczęli od tej godziny i skończyli do konkretnej godziny. No i tak to wygląda. Ja jestem od grupą popołudniową od 14.30 do 19.30. Jest jeszcze grupa poranna, więc pewnie już tam działają. A ja po prostu będę później w takim razie. Więc trzeba po prostu coś zjeść najpierw i później sobie zrobić taką rozgrzewkę. Abba ebe ibi obo ubu iby, baba bebe bibi bobo bubu byby, abba ebe ibi obo ubu uby, aca ece ici, oco ucu icy, caca cece cici, co co cu. A więc zacząłem od śniadania i od ćwiczeń dykcyjnych, które zazwyczaj robię przed egzaminami aktorskimi. U nas na Akademii praktycznie każdy je zna, jest to bardzo pomocne i świetnie przygotowuje dykcyjnie. Jeżeli chodzi o podróż, to przed chwilą zobaczyłem, że miejsce jest jednak dalej niż mi się wydawało, więc musiałem wcześniej wyjść z domu, ale udało się zdążyć na tramwaj. Później jechałem jeszcze autobusem. Było wtedy tak ciepło, że pierdykam, a najlepsze, że nic sobie do picia nie wziąłem. No ale szedłem jeszcze z 20 minut. Na początku, patrząc na samochody, pustą przestrzeń, zastanawiałem się, czy to na pewno dobry kierunek, ale w końcu przyszedłem punktualnie. I zaczęliśmy od ćwiczeń dykcyjnych, potem dali nam scenariusze trzech animacji, które mieliśmy dubbingować, ale nie wystarczyło nam czasu, więc zrobiliśmy dwie animacje, które na końcu wam pokażę. Krótkie przygotowanie do postaci, jakiej chciało się dubbingować i lecieliśmy z tematem. Każdy miał po 20 minut do zdubbingowania jednej animacji, potem następna osoba. Była nas tam szóstka mega zdolnych ludzi, których serdecznie pozdrawiam, no i każdy dostał po czasie swoje animacje, które podkładał. I teraz wam pokażę moje dzieła. To doskonała okazja, by się wzbogacić, móc więcej kupować, mieć, zjadać i się tym chwalić. Zainwestuj w Polski Fundusz Złomiarski. Złom każdego dnia zyskuje na wartości. Kup złom, a przechytrzysz rekordową inflację. O, jacie, serio? Przysięgam! Ponadto skupując złom, wspierasz nasze służby mundurowe. Policjantów i żołnierzy będzie więcej, nie będą musieli być cały czas na służbie i będą mogli się wyspać. To ważne! Muszę kupić złom, ale jutro. Teraz to ja idę spać. Nie jutro, Donaldzie, ale dzisiaj. Daj mi spokój, jestem zmęczony. Wstawaj! Donaldzie, twoja skarbonka. Dobra, komu w drogę temu czas? Chwilunia! Nie daj się nabrać. Mogę ci sprzedać trochę złota. Ono nie traci na wartości. Dobrze, ale jutro. Stój! Nie masz serca. Pomyśl o żołnierzach i policjantach. A no tak. Przestań go słuchać. Kup złoto, a już zawsze będziesz spał spokojnie. Ej, nie zwracaj na niego uwagi. To stary i wredny oszust. A niech to szlak. Muszę się go pozbyć. Hej, Amorku! Sznurówka ci się rozwiązała! Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni! Kwak!
nasz skarb, nasz dom, polski złom. O ja! Próba dźwięku, raz, dwa, trzy. Próba dźwięku, raz, dwa, trzy. Świetnie! Witajcie! Słychać mnie? Zdaje się, że tak. To super, bo muszę wam powiedzieć, że uwielbiam słuchać brzmienia swojego głosu w słuchawkach. Ta mroczna głębia, która pojawia się, gdy... Ej! Ja też chcę! Przester, nie! Siemaneczko, jak zdróweczko! Dobrze mnie słyszycie? Czy wasze błony bębenkowe już pękają? Ich koniec jest bliski dzięki porażającej sile mego głosu, którego nie słyszę! Hercik, to nie działa! Wszystko działa lepiej, gdy jest podłączone. Podłączone? Gdzie? Do konsolety. Czy mógłbyś wyjąć słuchawki? Mogę już? Mogę już? Tylko nie krzycz. Gdy korzystasz z mikrofonu, nie trzeba aż tak się drzeć. Wystarczy, że... Szum? 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 Dziękujemy, Szumciu. Oddzwonimy.